Kończącej konferencji prasowej po spotkaniu Andy Lubosławek z Energą Czarnymi Słów zakończonym wynikiem 96 do 89, jak nie trudno powiedzieć, 185 punktów padło dziś w hali mistrzów, więc meczem najbardziej atrakcyjnym dla kibiców. Razem z nami są trenerzy obydwu zespołów i zawodnicy obydwu zespołów. Miło mi powitać trenera Igora Migliniewca, trenera Igora Grzyszczuka, zawodnika drużyny gości Mantasa Sosnowskisa i zawodnika gospodarzy Krzysztofa Szubarny. Jako pierwszego o komentarz do tego meczu poproszę trenera Migliniewca, coachy Giving Opinion about the game. Congratulations for the Unreal team and for Eagles, not for this win. They show this season good Spanish games. Gratulacje dla trenera Igora Grzyszczuka, dla całej jego drużyny za zwycięstwo. Przez cały sezon pokazują bardzo stabilną formę. And I think today we, I have some, against my players, some things that we play not enough good discipline our defense, yeah? Moi zawodnicy nie grali zdyscyplinowanie w defensywie. Some things that we work out and before the game we didn't make it, yeah? Pewne rzeczy, które zakładaliśmy sobie do zrealizowania przed tym meczem, nie udało ich się zrealizować. But I think both teams, even with this mistake, we played good defense and Andrew played the same good defense. But today both teams showed exactly very good offensive things and the high level both teams was playing, that's why I was excited. Mimo wszystko obydwa zespoły należy pochwalić, podczas trenera obydwa zespoły grały bardzo dobrze w defensywie. Mimo tych błędów grały bardzo dobrze w defensywie, a jeszcze lepiej w ataku, czego efekty widzieliśmy. That's what I said, because the numbers is 96, 89, huh? But believe me, this was not because both teams played that defense. Wynik 96 do 89 nie powinien być łudzący, nie powinien sprawiać wrażenia, że jest wynikiem złej defensywy, bo było wręcz odwrotnie. And in a game, yeah, they feel one time when they get this advantage was very important. The third quarter, who is gonna go in for like 8 points in the front, and they give this psychology advantage, but they get it and they keep it to the end of the game. Podczas meczu dochodziło do sytuacji, w których było już blisko, dystans był między drużynami bliski. The fourth quarter was important time when they go by 8 points. Trzecia kwarta, w której różnica 8 punktów pomiędzy zespołem mimo wszystko. Anvilowi udało się ją utrzymać, dobyć do końca i wygrać ten mecz. Yeah, we try everything with all press and this, and players play hard, this time we have couple little injuries, but... Staraliśmy się zmienić rezultat, zawodnicy grali twardo, ambitnie, jednak yeah, nie but was not enough. To nie było dziś wystarczające nam. Gratulacje. Dziękuję bardzo trenerowi. Dziękuję. Również chciałbym się wygrali bardzo dobre zawody. Zaskoczyli nas, chociaż widzieliśmy to graju, to oni dom projekt na całe boisko. Mieliśmy problem w drugiej klasie przede wszystkim. Zaczynamy super mecz. I troszeczkę może być obarowy, to jak dobrze zaczynać, to może być później dobry. Ale poradziliśmy później w trzeciej, czwartej kwarty. Z pressem, tradycjem i to pokazało, co dzisiaj byliśmy jeszcze. Po drugie, chcę powiedzieć, zawsze gra się takim zespołu, to jest mój przyjaciel, wyrosły z nim, razem graliśmy w reprezentację. Ty zawsze grałeś jakby przeciwko sobie, no i mecz naprawdę udał się, kibice byli zadowolone i jeszcze raz życzę i żyłajcie udać się. Dziękujemy trenerowi Igorowi Grzyszczukowi. O komentarz do meczu poproszę Mantasa Sosnowskisa, zdobywca 23 punktów i 6 asyst w tym meczu. Chciałbym pogratulować Angelowi za bardzo dobre za zwycięstwo. Naprawdę w tym sezonie bardzo dobrze gra i jeśli tak będzie kontynuować, to myślę, że dużo osiągnie w tym roku. A moje drużynie to nie wiem, jeśli by walczyli tak, jak walczyliśmy dzisiaj, to myślę, że byliby w pierwszej czwórce, a nie teraz gdzie jesteśmy. Tyle. Dziękuję. Krzysztof Szubarga.
Bardzo się cieszymy z kolejnego zwycięstwa. Każde zwycięstwo przybliża nas do zajęcia drugiego miejsca i realnej szansy walki jeszcze o pierwsze. Na pewno do końca sezonu będziemy chcieli wygrać jak największą ilość spotkań. Dzisiaj spotkanie, tak jak trener powiedział, mieliśmy problem z odbiciem zony press, ale myślę, że trener wziął czas i zaraz to wyglądało troszeczkę lepiej. W statystykach widać zwycięstwo w biurkach, gdzie mieliśmy problem w niektórych spotkaniach. Cieszy to bardzo, 10 piłek w ataku zebraliśmy. Dużo nam to pomogło, ponawianie akcji, zdobywanie łatwych punktów i udało się. Dziękuję. To były komentarze do przebiegu meczu. Zanim poproszę Państwa o Państwa pytania, chciałbym prosić Państwa, żeby te pytania dotyczyły dzisiejszego meczu, bądź dotyczyły Anwilu, bądź Energii Czarnych Słów, nie innych rzeczy wokół również związanych z koszykówką, ale nie związanych stricte z Anwilem Włocławek. Jeśli cokolwiek się wyjaśni, jeśli cokolwiek będzie oficjalnie do powiedzenia, to te słowa padną z zainteresowanych osób. Bardzo proszę o pytanie. Czyli to był przed nami play-offów? Taka twarda walka w obronie? Dobrze, no przede wszystkim ja już powiedziałem. To jest jeden słup, który ma ciągle sukces i drugi punkt, który ma ciągle sukces. I dzisiaj pracuję w Anwilu, gdzie oddałam pierwsze przez tyle lat. I dla mnie to było bardzo ważne ten mecz. I widzieliśmy to Czarny i dobry zespół. Chowo przegrali parę meczów w kantówkę. I na pewno widzieliśmy, że to przyjadą tu walczyć. I dlatego była walka. Czy macie Państwo kolejne pytania? Jeśli nie ma pytań, dziękuję za uwagę.